Czołem, kolejna akcja przed nami, właśnie pakujemy się i praktycznie spakowani jesteśmy i już ruszamy, aby rozpoznać w terenie kolejną ciekawą informację, historię. Tym razem jedziemy na zaproszenie Piotra ze Stowarzyszenia Przedmoście. Ekipa już na nas czeka. Myślę, że około 5-6 godzin będziemy na miejscu i dowiemy się już coś więcej. Mój nawigator mówi, że powoli dojeżdżamy już do owej miejscowości. Zostało nam jeszcze około 5 minut, a na miejscu już zobaczymy. I te, ja sugerowałbym, śledząc wszystkie zapisy niemieckie, to moim zdaniem, rozumiesz, są to mardery typu 3. Nie? Które, rozumiesz, walczyły jeszcze pod Sierpcem, nie? I wycofywały się na Toruń. Do Torunia nigdy nie dotarły, nie dotarły do Golubia, nie dotarły do Rypina. Co się stało, rozumiesz, między tą sytuacją, kiedy walczyły, rozumiesz, 21 stycznia pod Sierpcem z nacierającym, rozumiesz, pierwszym duńskim korpusem, cofnęły się na Lipno i ślad po nich zaginął. Żadna, rozumiesz, w żadnym źródle niemieckim, ani 7 Dywizji Pancernej, ani 27, ani 23 Korpusu nie ma ani jednej wzmianki, rozumiesz, o tej kompanii przeciwpancernej 7 Dywizji Pancernej. To twierdzi, że właśnie tutaj, na tym terenie, gdzie, bo to jest ta działka, gdzie te drzewa takie są tutaj, to że to miało być. Tak, on pokazuje tu gdzieś. Tak. Tak. I teraz... Ta kępa tamtych drzew. Tam, tak mniej więcej, tak. Nie? Dobra, no to idziemy dalej. Ale docieram do historii, że niby tam jeszcze dalej. No ale tak. to jest ten pierwsza wersja, tak? Nie. To już jest ta druga wersja. Czyli... Okay. Pierwsza wersja jest w ogóle szosie. Przy samej szosie. Która nam się wydaje mało wiarygodna, poza tym tam teraz czasu spędziliśmy szukając z różnego rodzaju sprzętem, że tam nie mieliśmy żadnych... trafiliśmy. Tak, jedyne co trafiliśmy to właśnie... Ale nic wam w ogóle nie wyszło tam, aż żadny osprzętu i... Jeden taki... jest fragment pancerza, to był gruby pancerza, czy przy, to jak zrobiliśmy to już odcinek, to wyszedł fajny kawałek pancerza, ty Grzesiu chyba go znalazłeś, nie? Nie, ja nie mam. Fragment gruby pancerza około 10 mm i to wszystko z pancerki takie, a tak to wszystko tylko z rzutowiska. Czyli to z Olafem co robiliście, to jest ta pierwsza wersja robiona była przy... Po tamtej stronie. Po tamtej stronie, bo my obejdziemy sobie może te... Okay. To było z jakieś, nie wiem, z 15 lat temu i też słyszał tą historię o czołgu i mówi, przychodzi któregoś ranka jego brat i mówi do niego tak, chodź, słuchaj, pokażę ci czołg. Mówi, jak głupoty gadasz, tam pierdoły i tak dalej. Ale mówi, dobra, idziemy. Przyszli w to miejsce. Tu jest takie źródełko, taka beczka, zakopana woda cały czas. Charakterystyczny punkt, o którym wszyscy wiedzą, wybija, bo były odwierty robione. I mówi tak, za beczką jest droga. I to jest ten zarys właśnie tej drogi. Ona tutaj też istnieje na mapach. I właśnie prowadziła tak i skręcała i na drugą stronę, na dobrą stronę bagna szła. I mówi tak, trzeba wejść jakieś 30-40 metrów i później w lewą stronę. Po lewej stronie tego miejsca, ale mówi, też do tego nie doszli, bo było bagnisko i oni to tylko z daleka widzieli. Więc, a jak chodziliśmy tam, to tam też się takie już torfniaki zaczynają. Ale można chodzić, tylko trzeba uważać. Chociaż miejscami jest tak, że jak się wpadnie, najlepiej, dlatego najlepiej w piance albo ten, bo jest automatycznie po 3-4 metry głębokości torfniak. Wyrobisko po kopalniach, tylko mówiąc, wykopywano tutaj klawciarze, tak? To chyba się tak nazywało. Kopali tutaj torf na opał. Z motocykla wyszło. I to jest ten torfniak, tak? I ten torf czerpano jeszcze przed wojną stąd. Tak. I są właśnie takie kilka takich oczek tutaj na tym terenie. I z tych oczek też najwięcej, no... też wyciągali. Wychodzi. Różnego ten... Ostatnio, no chłopacy... O to, my tą ramę już wyciągnęli teraz. Kask, takie pierdoły. PRL. No ale bardzo dobry stan, bo ktoś się wziął tym smołą, tylko tu nie widać anomalii takiej, żeby tu było głębiej, bo ja patrzyłem, tak, typowego takiego dołka, nie? Nie ma, o bo tu na przykład, no to widać takie są. Okej.
Okej, powoli możemy wracać. Powiem, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, co usłyszałem, tego, co zobaczyłem. Jeszcze nigdy nie przyjechałem do ekipy, która zaprosiła mnie na poszukiwania czołgu, armaty, samolotu. Jeszcze nigdy żadna z ekip nie była tak przygotowana, jak tutaj właśnie ekipa Stowarzyszenia Przedmoście. Wiedza i Piotra i to, co opowiedział, te dokumenty, które zdobył na temat zatopionego pojazdu, jest mega. Możecie przeczytać krótkie streszczenie, które właśnie umieściłem tutaj też na filmiku i praktycznie poznać sami też tą historię. Nawiązaliśmy, myślę, super współpracę. Gościnność ekipy też mega, bo po samym rozpoznaniu daliśmy się na zwiedzanie Zamku Krzyżackiego w Golubiu Dobrzyniu. Tam też ustaliliśmy szczegóły akcji, którą przeprowadzimy wspólnie. Niebawem o tym więcej.